To jest nowy wyłącznik Akara v 1 Wystarczy do niego podejść, aby uaktywniły się różnego rodzaju opcje do włączania i wyłączania. Za jego pomocą możemy sterować światłem głównym, ponieważ posiada w sobie dwa wbudowane przekaźniki. Oprócz tego możemy również zaprogramować różnego rodzaju sceny oświetleniowe, które w zależności od naszego nastroju i tego, co będziemy chcieli może nam również włączyć takie oświetlenie, jakie sobie tylko zamarzymy. Żeby tego było mało, możemy również za pomocą integracji z Home Assistantem choćby nawet włączyć komputer. Pełny test i recenzję wyłącznika Akara V1 już niedługo znajdziesz na moim kanale. Oprócz tego na moim kanale już niebawem znajdziesz również testy i pełną recenzję takich urządzeń jak Akara FP2, czyli czujnika obecności, który potrafi o wiele więcej niż standardowy czujnik obecności. Oprócz tego również czekają nas testy huba Akara M3, który jednocześnie jest border routerem dla sieci Thread oraz umożliwi integrację z naszym systemem Home Assistant. A wisienką na torcie będzie również test Nowej kamery Akara G5 Pro, której premiera była 20 lutego. Jest już u mnie w trakcie testów i kręcę właśnie recenzję na jej temat. Dlatego kliknij na dole, subskrybuj, aby nie przegapić nadchodzących odcinków. Hej!